O czym będzie dzisiaj? Temat jest dosyć szeroki. Architektura aplikacji webowych, temat rzeka. I z tego też powodu będzie raczej szeroko i płytko niż głęboko. Powiem trochę na początku o tym, trochę o architekturze, trochę później powiem o tym, jak ją rysować. Później trochę przyjdziemy się po stylach architektonicznych, które są, które gdzieś tam się pojawiały. To ja trochę sobie tak zrobię taką retrospekcję, trochę jak to się w moim życiu zawodowym pojawiało. Na końcu sobie to podsumujemy i będę chciał jeden lub kilka wniosków z tego wyciągnąć. Więc nie przedłużając, przechodzę dalej. Taki cytat, jeden z moich ulubionych odnośnie rzeczy związanych z architekturą, to Gerald Weinberg. Jeżeli nie znacie, to polecam jego książki. To jest naprawdę bardzo dobra literatura, a ten cytat mówi, że gdyby budowniczowie budowali swoje domy tak jak programiści programy, wtedy pierwszy przechodzący, przelatujący dzięcioł mógłby zniszczyć całą cywilizację. I dążę do tego, żeby tak nie było. Więc architektura. A czym jest architektura? Ja lubię dwie definicje, bo tych definicji jest mnóstwo, mnóstwo ludzi sobie próbowało odpowiedzieć na to pytanie. Ja lubię dwie definicje. Pierwsza z nich pochodzi od Jarka Pałki, który mówi, że architektura to jest cel i struktura. To jest odpowiedź na pytanie, jaka jest struktura systemu, a drugie pytanie, na które odpowiada, to jaki jest cel tej struktury. To jest pierwsza definicja. Druga definicja, która mi się podoba, to jest definicja Teda Newarda. Też warto obejrzeć jego prezentację, jest świetnym prelegentem, który mówi, że architektura to jest zestaw odpowiedzi na pytania, które programiści zadają, które będą zadawać codziennie. On też o tym mówi, że architektura powinna być taka, żeby naturalnie popychała cię do sukcesu, a nie wrzucała na różne miny. I jak jesteśmy tutaj o takim trochę górnopoziomowym opowiadaniu sobie o architekturze, to ja bym jeszcze chciał kilka rzeczy zdefiniować albo wyklarować, co jest czym. Są takie trzy pojęcia, które gdzieś tam się obok siebie pojawiają i może być nie do końca jasne, co które znaczy. To jest styl architektoniczny, architektura i wzorzec architektoniczny. I zadałem sobie chwilę trudu, żeby sobie to uporządkować i żeby wam o tym opowiedzieć. I styl architektoniczny to jest jakiś typ architektury bez kontekstu. Przez kontekst rozumiem konkretne zastosowanie. Czyli na przykład możemy mieć styl architektoniczny monolit, możemy mieć styl architektoniczny mikroserwisy i tak dalej, ale bez kontekstu. Czyli wiemy, że coś takiego jest, bez zastosowania. Natomiast architektura to jest zastosowanie danego stylu architektonicznego w danym kontekście. Czyli jeżeli ja mam swój projekt, który jest określony przez jakieś wymagania, przez jakieś ograniczenia, ja w nim zastosuję dany styl architektoniczny, to wtedy już mam konkretną architekturę. Czyli to jest po prostu fizycznie, jak mój system jest zorganizowany. I architektura może zawierać wiele stylów architektonicznych, bo możemy mieć nasza architektura to może być system monolityczny, czyli mamy tutaj styl monolityczny, a jak sobie pójdziemy głębiej, to ten nasz system może być oparty o warstwy, więc mamy tutaj styl warstwowy i tak dalej. Możemy mieć
kilka różnych styli, które gdzieś tam się łączą i tworzą razem całą architekturę. I na końcu trzecia definicja wzorca architektonicznego to jest, jeżeli zauważamy, albo ktoś zauważy, że dany styl w danym kontekście użycia się sprawdza, to możemy mówić, że to jest wzorzec, bo to jest jakby takie określenie, że w takiej sytuacji ten styl architektoniczny się sprawdza świetnie. I tak samo w drugą stronę, jeżeli w danym kontekście dany styl się nie sprawdza, to może powiedzieć, że to jest taki antywzorzec. Na przykład stosowanie mikroserwisów do, nie wiem, małej aplikacji albo takie to zrealizowanie, takie podzielenie systemu na mikroserwisy, że one mają bardzo dużo komunikacji ze sobą. Wtedy mamy tak zwany mikromonolit. I teraz idąc dalej, jeszcze kontynuując takie bardzo ogólne myśli o architekturze, to kolejną rzeczą, która się tutaj pojawia, to jest to, że myśląc o architekturze albo prezentując architekturę, możemy patrzeć na nią z wielu perspektyw. I to bardzo często pomaga. Najbardziej znanym takim podejściem, w zasadzie od którego się to wszystko zaczęło, to jest model 4 plus 1. Sobie gdzieś będziecie szukać 4 plus 1 view, 4 plus 1 view. To możecie sobie znaleźć na ten temat dużo informacji. W tym podejściu chodzi o to, że możemy patrzeć na architekturę zarówno pod kątem jej takiej organizacji systemu logicznego, możemy patrzeć na sposób organizacji fizyczny, czyli co jest jak wdrażane, czy cały system jest wdrażany jako jedna jednostka, czy też wiele jednostek, jak one się ze sobą komunikują. Możemy patrzeć na implementację, możemy patrzeć na proces, czyli jak wygląda komunikacja w tym systemie. I tu już jeszcze na środku jest widok, jak to nazwać, scenariuszy, czyli de facto funkcjonalności. Ja z tego chciałbym, żebyście na dzisiaj zapamiętali albo się skoncentrowali na tym, że możemy na architekturę patrzeć już tak sobie upraszczając ten model, który przedstawiłem przed chwilą, od strony takiej logicznej i fizycznej. Żeby wam to trochę wytłumaczyć, to pokażę to na przykładzie, czym się różni warstwa, layer od tier. Nie wiem, jak przetłumaczyć tier na polski w tym momencie. Chodzi tutaj, że layer to jest warstwa w sensie logicznym, czyli że możemy sobie podzielić nasz system na przykład na takie trzy warstwy, na interfejs użytkownika, na logikę biznesową i na zapis danych. I to jest, chodzi tylko o organizację logiczną naszego kodu. A tier to jest taka warstwa fizyczna. I tu jak sobie możemy zobaczyć, jest pierwsza warstwa i druga warstwa, to de facto mówi nam, że to są osobne fizycznie maszyny, nie wiem, procesy, które ze sobą się komunikują już w jakiś sposób międzyprocesowy. I tak samo, jeżeli mówimy o architekturze i takim organizacji logicznej i fizycznej, to te rzeczy nie muszą być jeden do jednego, bo możemy mieć system logicznie w jakiś sposób podzielony, a wdrożenie może wyglądać inaczej, bo może być albo wdrożone to jako całość, albo jako części, albo jeszcze inaczej. Teraz chciałbym wam powiedzieć o wizualizacji. Jak sobie taką architekturę narysować? Może pewnie na wiele sposobów. Kiedyś bardzo popularny był UML, a teraz wydaje się, że takim najpopularniejszym sposobem, notacją jest model C4. Model C4 to w zasadzie bardzo prosta notacja, którą teraz już widzicie.
Tutaj możemy wyróżnić w zasadzie trzy elementy. Taki człowieczek to jest aktor, czyli użytkownik, który korzysta z naszego systemu. Na niebiesko tutaj to jest jakiś element naszego systemu, taki właśnie chodzi o to, że to jest ten nasz system albo element naszego systemu, a na szaro to jest, są, też mogą być aktorzy, tudzież systemy zewnętrzne, w których my korzystamy do realizowania funkcjonalności. I w modelu C4 są jakby cztery poziomy wizualizacji architektury, stąd nazwa C4, bo wszystkie te poziomy zaczynają się od litery C. Teraz jesteśmy na tym takim najbardziej górnym poziomie, to jest poziom kontekstu, gdzie traktujemy nasz system jak czarną skrzynkę, chociaż ona jest tutaj niebieska. Ale idea jest właśnie taka, że patrzymy na to jak taki black box, nie wiemy i nie interesuje nas, co jest w środku, natomiast widzimy, co jest na zewnątrz, jakie jest otoczenie tego naszego systemu, czyli kto korzysta, jakiego rodzaju użytkownicy i z jakimi systemami na zewnątrz nasz system się komunikuje. I będziemy teraz schodzić coraz głębiej i to jest właśnie idea tego modelu, że jakby robimy takie powiększenie, taki zoom. Wchodzimy w środek naszego systemu. Teraz wchodzę niżej. I tu, jak widzicie, tą przerywaną linią, weszliśmy w głąb naszego systemu i jesteśmy na tak zwanym poziomie kontenerów. Przez kontener tutaj rozumiemy coś, co jest odrębnym procesem, biblioteką, czy coś osobno fizycznie wdrażane i co jak widać komunikuje się między sobą w jakiś sposób. I ten nasz system, jak tutaj widzimy, to już jest rozbity na wiele właśnie takich kontenerów, gdzie mamy jakieś statyczne ją hostowane aplikacje, którą jest jakaś aplikacja SPA, mamy aplikację mobilną, mamy tutaj jakieś API, mamy bazę danych i to wszystko jest w środku, to co do tej pory było teraz czarną skrzynką. Jak sobie pójdziemy niżej, to możemy wejść w któryś właśnie z tych kontenerów i zobaczyć, jak on jest zorganizowany w środku jeszcze bardziej. Tutaj weszliśmy sobie w aplikacji API, widzimy, że tu się już pojawiają jakieś komponenty. I na najniższym poziomie mamy poziom kodu, no ale tak nisko nie będziemy dzisiaj wchodzić. I teraz tak. Jak już sobie tak powiedzieliśmy, czym ta architektura jest, jak można na nią patrzeć, jak można ją rysować, to ja teraz chciałbym tak się trochę przejść tak krótko po historii, jak to mniej więcej było, jak zaczynałem pracować w branży i gdzie jesteśmy dzisiaj. I też tu będę przedstawiał Wam różne style architektoniczne, trochę zwracając uwagę, czy one dotyczą tej fizycznej organizacji, czy też logicznej. I zaczniemy sobie od takiego naszego typowego systemu, którym jest jakiś e-commerce. Jak widzicie, taki sklep internetowy ma jakiegoś klienta i ma przeważnie jakichś pracowników, którzy od tej drugiej strony zarządzają produktami, obsługują zamówienia, płatności i tak dalej, wysyłają faktury. Możemy mieć też jakieś różne zewnętrzne systemy, ja też tutaj bardzo upraszczam, bo zakładam, że jest tylko system do wysyłki e-maili. W rzeczywistości pewnie tam się pojawi jakiś system do księgowości, pewnie coś do wysyłki paczek i tak dalej, ale jakby tutaj, żeby było prosto, to tylko te kilka elementów. I teraz będę opowiadał trochę od strony takiej organizacji fizycznej, takiego widoku fizycznego. I na początku był monolit i w sumie dalej jest, ale to o tym za chwilę. Więc kiedy
Ja zaczynałem pracować w branży i kurczę, to było aż 15 lat temu, czyli kawał życia. To wszystko było proste. Aplikacje tworzyło się w jednym frameworku, w którym zarówno był kod i był HTML. Nie było jeszcze wtedy takich bibliotek jak jQuery. Raczkowały pierwsze tego typu biblioteki, to chyba było prototype, jeżeli pamiętam dobrze, który używałem. Albo się pisało tak zwany Vanilla.js, albo się używało właśnie takiego prototypa. jQuery jeszcze nie było, bo jQuery powstało w 2006 roku. No i wszystko było proste. Był sobie jeden system wdrażany jako jedność. Oprócz tego była oczywiście baza danych w dowolnej technologii, w dowolnej, raczej jakiejś relacyjnej. I tak to wyglądało. W miarę jak rosło zapotrzebowanie na to, żeby strony były bardziej dynamiczne, szybsze, po to, żeby nie przeładowywać całej strony przy każdym żądaniu, zaczęto wykorzystywać XHR, takie requesty, które nie wymagają przeładowania strony. I pojawiła się w ogóle idea taka, żeby mieć aplikację w przeglądarce napisaną w JavaScriptie. Oprócz tego popularne się też stało takie podejście oparte o API restowe, żeby traktować system w taki sposób, że traktujemy go jak pewien zbiór zasobów, które możemy zarządzać za pomocą HTTP. I to doprowadziło w zasadzie do tego, że w sumie to do dzisiaj obowiązuje, bardzo popularny sposób, taki styl aplikacji, który polega na tym, że mamy jakąś aplikację SPA, która poprzez HTTP i przeważnie JSON-a komunikuje się z API, które zawiera w sobie funkcjonalność systemu po tej stronie backendowej. No i pod spodem oczywiście mamy bazę danych i zewnętrzne systemy, jeżeli są. A co było dalej? Gdzieś około 2012 roku. No to kiedy skończy? Prania, jeszcze chwilkę. Za chwilkę przyjdę. Gdzieś około 2012 roku duże firmy, to był mój syn Fradek, przepraszam za tutaj przerwanie, gdzieś około 2012 roku zaczęły się pojawiać właśnie takie, pojawił się taki koncept, a może już był koncept, bo po prostu pewne duże firmy, bo firmy, które miały po prostu duże serwisy, takie jak na przykład Netflix czy eBay, zetknęły się z problemami związanymi z monolitem, czyli nie były w stanie bardziej skalować ani developmentu, ani z tych samych rozwiązań i pojawiła się taka koncepcja, żeby fizycznie rozdzielić te systemy na osobne serwisy, które się ze sobą w jakiś sposób komunikują. A ja tutaj narysowałem jeszcze na górze API Gateway, które często jest właśnie taką bramą od aplikacji SPA. I tutaj widać, tych serwisów może być od 1 do N, w zależności jak się podzieli ten system. Nie będę wchodził w szczegóły właśnie jak dzielić, bo to jest temat rzeka i tych zagadnień związanych z mikroserwisami jest naprawdę bardzo dużo. Czyli taka była ewolucja. Później, jak już mieliśmy coś takiego, to pojawiła się kolejna koncepcja, dlaczego by też aplikacji po tej stronie
spa nie rozbić. Technika się nazywa View Composition, tudzież Micro Frontends. I wtedy możemy podzielić nawet pionowo cały nasz system, fizycznie go dzieląc na części, które mają zarówno sobie tą część frontendową, jak i backendową i tworzą jakąś taką spójną część. I temat mikroserwisów był bardzo popularny, pojawiał się na wielu konferencjach. Wiele osób się na tym sparzyło, gdyż stosując ten styl w kontekście, który nie był odpowiedni, czyli albo aplikacja była za mała, albo aplikacja była podzielona niepoprawnie, tych migracji było dużo i wtedy ten system stał się po pierwsze bardzo trudny w utrzymaniu, bardzo zawodny, ponieważ pomiędzy częściami systemu, gdzie były do tej pory wywołania metod, pojawiały się wywołania po sieci, a sieć jest zawodna. Więc wiele osób się na tym potknęło i do czego doszliśmy obecnie, czyli trochę jakby zatoczyliśmy koło, to wróciliśmy do stwierdzenia, że jednak monolit nie jest taki zły, jeżeli go sobie trochę sensownie podzielimy. I tym podejściem jest modularny monolit, gdzie przenosimy jakby tą ideę organizacji naszego, podzielenia naszego systemu na części wewnątrz tego monolitu, na osobne moduły. I tutaj uprościłem, bo wiadomo, że obecnie mamy też SPA i backend i one mogą być jedna i druga część podzielona na moduły. Czyli mamy jakby to samo, co mieliśmy w przypadku mikroserwisów, ale na poziomie logicznym, bo fizycznie jest to wdrażane jako całość, natomiast organizacja kodu, organizacja systemu wewnątrz jest właśnie modularna. A co nam to daje? Daje nam to, że możemy niezależnie rozwijać różne części systemu, możemy sobie skalować development, a nie mamy problemów związanych z systemem rozproszonym, czyli wszelkie problemy związane z siecią, z komunikacją, z opóźnieniami, z wdrożeniami, z monitoringiem. No, tych problemów jest dużo. Jak już tutaj doszliśmy do tego monolitu i już wspomniałem, że to jest takie zmiana podejścia na to, żeby dzielić jakby logicznie, niezależnie od tego, jak jest system podzielony fizycznie, to ja bym teraz omówił style architektoniczne, jeżeli sobie pomyślimy w kontekście takiego podziału logicznego. Takim najstarszym, najbardziej klasycznym sposobem jest organizacja systemu, podzielenie systemu na warstwy, gdzie dana warstwa ma jakąś odpowiedzialność. I no, klasyka, mamy trzy warstwy, warstwa odpowiedzialna za prezentację UI, warstwa logiki, gdzie de facto wykonujemy całą logikę w systemie, no i warstwa persystencji, gdzie zapisujemy w sensie, gdzie jest kod odpowiedzialny za utrwalenie stanu w jakiejś bazie danych. A z pojęciem, z tym stylem wiążą się jakby dwie wariacje. Jest to tak zwany strict layering i loose layering. I co jeszcze powiem, że warstwy to jest najbardziej podstawowy sposób organizacji kodu i jest jak najbardziej cały czas w porządku. Jak to zrobić dobrze, to za chwilę o tym powiem, ale wracając do tego, o co chodzi w strict layering i loose layering, to takie sztywne stosowanie tego polega na tym, że warstwa na górze może komunikować się tylko bezpośrednio z warstwą poniżej, czyli tak jak tutaj UI może się komunikować z logiką. Natomiast w podejściu takim luźniejszym,
warstwy na górze mogą się komunikować z dowolną warstwą poniżej, czyli na przykład warstwa UI może się bezpośrednio skomunikować z warstwą data. I to podejście jest dużo lepsze od tego pierwszego, już mówię dlaczego. Często jest tak, że potrzebujemy tylko wyświetlić jakieś dane, a nie potrzebujemy wykonać żadnej logiki. I w tym drugim podejściu możemy po prostu bezpośrednio z warstwy prezentacji wywołać jakąś metodę w jakimś repozytorium, w jakiejś klasie DAO, która nam po prostu zwróci dane z bazy danych i od razu wyświetlimy. W podejściu takim sztywnym musimy to wszystko przepchać przez wszystkie warstwy. Jeżeli mamy więcej niż trzy warstwy, to się robi nieciekawe, bo często nasz kod nie robi nic więcej, tylko wywołuje metody z niższej warstwy. I to jest bardzo męczące. Pójdźmy sobie dalej. Kolejną ewolucją, jeżeli chodzi o organizację systemu, to była taki styl, który się nazywa Ported Adapters, równie znany jako Hexagonal, jako Hexagon. I ten pan, którego widzicie, to jest Alistair Coburn. To jest gość, który o tym napisał w 2005 roku, pierwszym, który to zaproponował. No, on narysował po prostu sobie taki sobie narysował sześcian. Powiedział, i stąd nazwa heksagon, a wywodzi się to z tego, że po prostu dobrze się tu rysuje zależności. Idea była taka, że w podejściu warstwowym ma kilka jakby swoich problemów. Ja może jeszcze wrócę. No to tak idziemy od góry do dołu i bardzo łatwo można wpaść w taką pułapkę programowania takiego proceduralnego. I też często może być trudno zachować dyscyplinę, gdzie ma być ta logika. I tutaj w tym stylu, który się nazywa Ported Adapters, idea jest taka, żeby jasno sobie uzmysłowić, zaznaczyć, że najważniejsza jest logika. To, co jest tutaj oznaczone jako application. I to w środku jest najważniejsze, natomiast wszystko to, co jest na zewnątrz, traktujemy jak pewne zależności albo jak coś, co z nami się komunikuje. I stąd też nazwa port i adaptery, bo nasza logika w środku wystawia pewne porty, na przykład interfejsy, do których możemy stworzyć adaptery, które sprawią, że z tą naszą logiką może wiele różnych systemów rozmawiać. I to na przykład możecie zobaczyć, że po lewej stronie mamy na przykład, jak patrząc od tej ściany trigger data, mamy jakiś HTTP, mamy jakiś adapter testowy, mamy jeszcze coś innego. De facto to są różne adaptery, które wywołują ten sam kod. Po drugiej stronie, po prawej, są też porty, adaptery, które są tak zwanymi adapterami, portami secondary. Po lewej stronie mamy primary, a po prawej stronie mamy secondary. Idea jest taka, że adaptery po lewej stronie to są te adaptery, które wywołują nasz kod, a te adaptery po prawej stronie to są te, które są wywoływane przez nasz kod. To takie rozróżnienie do rysowania. I tu widzimy, że mamy z kolei na przykład jakiś adapter do systemu e-mailowego, do jakiegoś telefonicznego, do bazy danych i tak dalej. Żeby sobie tak trochę to przez analogię zobrazować, to jest tak, jak mamy naszego peceta, który jest właśnie tą częścią środkową,
którą Alistair nazywa application. Ten nasz PC ma porty, czyli ma wyjścia do klawiatury, do monitora, do karty graficznej. I mamy adaptery, czyli urządzenia, które podłączamy do tych portów. I możemy podłączyć różne adaptery, czyli możemy podłączyć różne monitory, możemy podłączyć różne klawiatury. I tutaj ta idea jest dokładnie taka sama w tym stylu architektonicznym. Kolejnym stylem, o którym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest CQRS. Stworzony albo spopularyzowany przez tego pana, który się nazywa Greg Young, którego też polecam oglądać prezentacje, wszystkie są genialne. Command Query Responsibility Separation to jest podejście wzorowane na albo zainspirowane przez takiego pana, który się nazywa Bertrand Meyer, który z kolei nazywał to Command Query Separation. Idea była taka, i dotyczy się pisania kodu, że albo dana metoda powinna zmieniać stan, albo powinna zwracać informacje o stanie. Czyli jeżeli zmieniamy stan, to jest komenda, a jeżeli zwracamy informacje o stanie, to jest query. I ogólnie to jest dobra praktyka do pisania kodu, którą Wam polecam, bo nieraz się zaskoczyłem, kiedy metoda getCustomer, oprócz tego, że ona zwracała tego customera, to jeszcze na przykład sobie coś zapisywała, zmieniała i to powodowało olbrzymie zamieszanie, takie jasne określenie, że albo zmieniam stan, albo zwracam i nie zmieniam, bardzo pomaga w utrzymaniu dobrej jakości kodu. A tutaj ten podział jest trochę wyniesiony na wyższy poziom, bo aż na poziom jakby architektury systemu. I ja tutaj może pokażę na tym obrazku, który sobie pożyczyłem z dokumentacji Microsoftu. Tak wygląda klasyczne system warstwowe, czyli to, co przed chwilą Wam pokazywałem. Czyli jest prezentacja, jest jakaś logika biznesowa, jest zapis danych. I przez te warstwy możemy iść zarówno dla modyfikacji, jak i dla odczytów. Natomiast co jest ciekawe i charakterystyczne dla większości aplikacji biznesowych, to, że 90% zapytań w systemie to są odczyty. I to jest właśnie taki stosunek 10 do 1, czyli na jeden zapis przypada 10 odczytów, czy też 9. Co z tego wynika? To z tego wynika, że jeżeli stosujemy ten sam model do zapisu i do odczytu, to często nasze odczyty mogą być nieefektywne, bo na przykład dla zapisu mamy znormalizowany model, gdzie zapisujemy kilka danych w kilku tabelkach i wtedy przy odczycie musimy robić joina. Musimy robić joiny na tych kilku tabelkach, albo musimy, nie wiem, wczytać i coś przetworzyć, ponieważ używamy tego samego kodu do zapisów i do odczytów. I ideą tutaj jest w CQRS-ie na to, żeby powiedzieć sobie, no dobrze, skoro mamy więcej odczytów, a mniej zapisów, to w zasadzie możemy użyć troszkę innych modeli do jednego i do drugiego. Do zapisu możemy użyć takiego modelu, który pozwala nam dobrze zrealizować logikę biznesową, a do odczytu możemy mieć taki model, który pozwala te odczyty robić szybko. I wariacja tego może być na różnym poziomie, bo może dotyczyć tej jakby tylko sfery takiego podziału logicznego w systemie, że sobie po prostu będziemy mieli model do odczytu, model do zapisu, będziemy mieli komandy, command handlery i query handlery, albo po prostu będziemy mieli coś osobnego do odczytu, a również możemy
to wynieść aż na poziom wyższy, na poziom separacji fizycznej, gdzie mamy osobną bazę do odczytu i osobną bazę do zapisu. No z tym związana jest ta niedogodność, że wtedy musimy jakoś te dane z jednej bazy danych do drugiej przesyłać, który to też trzeba rozwiązać. Minusy tego podejścia Secure S są takie, jest kilka. Pierwsze jest takie, że mamy dwa modele, więc dwa modele musimy utrzymywać. Jeżeli zmienimy coś w modelu do zapisu, to musimy też pamiętać o tym, żeby zmienić w modelu do odczytu. A drugi problem, który się często tutaj pojawia, jest coś, co się nazywa eventual consistency, czyli ostateczna spójność. To znaczy, że zapisując dane, może minąć jakaś chwila, jakiś moment, zanim te dane zostaną zaktualizowane w tym drugim modelu do odczytu, tudzież w drugiej bazie do odczytu, bo to już nie zachodzi w ramach jednej transakcji. I o tym trzeba myśleć też, kiedy się projektuje interfejs użytkownika. W moim przypadku zetknęliśmy się z tym, bo mamy Secure S w swoim systemie. I u nas była taka sytuacja, że nasz system ma skrzynkę odbiorczą. I w skrzynce odbiorczej pracownicy korporacji znajdują wnioski, z którymi mają coś zrobić. Są to na przykład wnioski urlopowe. Menadżer dostaje na swojej skrzynce wnioski urlopowe do zatwierdzenia, tudzież odrzucenia. I to, z czym my się zetknęliśmy, to to, że kiedy menadżer zatwierdza wniosek urlopowy, czyli w zasadzie załatwił sprawę, to mu od razu ten wniosek nie znikał z jego skrzynki odbiorczej i to powodowało takie, jakby to powiedzieć, zakłopotanie, takie, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Takie konsternacje, o, to było to słowo. I teraz tak, więc to tak było dosyć tak z lotu ptaka przez różne style architektoniczne, zarówno te, które dotyczą takiego podziału fizycznego, jak i logicznego. I tego jest dużo, dużo więcej niż ja wam tutaj powiedziałem, bo to też jakby dotyczyło tego, czego ja sam jakoś dotknąłem i z czym miałem do czynienia. Natomiast to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że koniec końców najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest modularność. To jest jakby z tych ponad 15 lat, które gdzieś jestem w tej branży i kiedy widzę, jak pewne rzeczy w naszej branży się powtarzają, czyli kiedyś monolit był popularny, a później był straszny hype na mikroserwisy i teraz monolit znowu jest fajny, to tu się wszystko rozchodzi o dobry podział logiczny systemu. I wracając tutaj do warstw, tak jak powiedziałem, warstwy są dobre. Natomiast warstwy mają, albo my mamy, zwykle problem nie jest w technologii, a w ludziach, warstwy mają taką tendencję, że lubią się płasko rozciągać na cały system. Bo my jako ludzie, jako programiści mamy taką skłonność do tak układania, żeby rzeczy wyglądały ładnie, nie? I żeby sobie zrobić takie szufladki. I tak sobie tutaj popatrzymy na układ projektów w takim projekcie jak DoCommerce, to widzimy, że jest pięknie, równo, mamy projekt od warstwy web, mamy projekt od warstwy logiki, który chyba się nazywa core, mamy data, mamy serwis, to pięknie, prawda? Natomiast to, co mnie zawsze bolało w takim podejściu, w takiej organizacji, to to, że jeżeli ja potrzebuję albo zaimplementować jakąś funkcjonalność, albo coś zmienić, to ta funkcjonalność rozciąga się na te wszystkie projekty i jest w tych wszystkich różnych, czyli tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery projekty, to ja prawdopodobnie w każdym z tych projektów będę coś musiał zmienić i będę musiał nawigować po tym całym rozwiązaniu,
i bez pomocy dobrych narzędzi, jak na przykład ReSharper, będzie mi ciężko. I to mnie zawsze bolało. Co więcej, ponieważ te warstwy się często rozciągają na cały system, to łatwiej jest mieć powiązania w ramach jednej warstwy niż pomiędzy warstwami. I często jest tak, że tracimy trochę nad tym kontrolę i robi się nam właśnie takie powiązanie wszystkiego z wszystkim. Coś, co było motywacją do tego, że ludzie wymyślili takie podejście jak mikroserwisy. W ekstremalnych przypadkach możemy mieć tak zwaną architekturę gwiazdy śmierci, gdzie gdzieś tam w środku jest jeden taki element, z którym powiązane są wszystkie inne. Jeżeli ten jeden element zmienimy, to wybuchnie wszystko tak jak w powiedzeniu Geralda Weinberga. Rozwiązaniem, które mi się podoba i którego jestem wielkim fanem, to jak trochę wynikało z zapowiedzi tej części prezentacji, to jest modularność, to jest podzielenie sobie systemu na moduły, gdzie dalej możemy mieć warstwy, ale już w obrębie każdego modułu. I tutaj kluczowe jest, żeby sobie ten system dobrze na te moduły podzielić, żeby nie było powiązań, albo nie było za dużo powiązań pomiędzy tymi modułami. Dokładnie w taki sam sposób, jak można mieć problem w przypadku źle podzielonych mikroserwisów. Trzeba też uważać z tym, jak sobie tak zaczynamy robić, bo tak jak mówiłem, mamy tendencję do tego, żeby sobie ładnie poukładać wszystko w szufladki i żeby wszystkie nasze części systemu wyglądały jak idealnie równe kwadraciki, tudzież prostokąty, i trzeba uważać, żeby nasz system nie wyglądał właśnie jak zestaw identycznie wyglądających, niemal jak ciosanych od siekierki pieńków, bo nie każdy moduł musi być identyczny. Nasz system nie musi wyglądać właśnie w ten sposób, że każdy moduł jest identyczny. I tutaj bardzo mi się podoba taka metafora systemu jako miasta, gdzie jeżeli spojrzycie na miasto, to w mieście są różne budynki, są niskie, są wysokie, mają różną budowę, mają różną architekturę, mają różną architekturę w zależności od tego, jaki cel mają realizować, bo inną architekturę pewnie będzie miał budynek użyteczności publicznej, a inną architekturę będzie miał dom jednorodzinny. I tu wracamy trochę taką klamrą, spinając to wszystko do tej definicji Jarka Pałki, gdzie architektura to jest cel i struktura. I żeby dobrze sobie podzielić system na moduły, to musimy się zastanowić, jaki cel dany moduł ma realizować. I pytanie się pojawia, jak to zrobić? I w 2004 roku Eric Emas wydał taką książkę Domain Driven Design, i w sumie od tego momentu się zaczął taki ruch, który traktuje właśnie o tym, żeby systemy, które piszemy, kod, który piszemy, był jak najbardziej zbliżony do domeny, do języka, domeny, biznesu, problemu, który rozwiązujemy, żeby ta taka różnica pomiędzy językiem w kodzie, a językiem w rzeczywistości była jak najmniejsza. I częścią DDD jest tak zwane strategiczne DDD, czyli takie strategiczne podejście do organizacji systemu. I to strategiczne podejście też jest bardzo popularne ostatnio, też w kontekście
mikroserwisów i dzielenia systemu na mikroserwisy. Bo dlaczego to jest takie istotne? Bo odpowiednie podzielenie właśnie według funkcji biznesowych, funkcjonalnych, powoduje to, że mamy mało komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami, poszczególnymi częściami systemu. I to, co tutaj widzicie, to jest jakby widok domeny. I to ja muszę trochę wam trochę więcej opowiedzieć, o co w ogóle chodzi. Domena w rozumieniu DDD to jest wycinek rzeczywistości, w której działa dany biznes, dany, nie wiem, przedsiębiorstwo, generalnie klient, dla którego tworzycie system. To jest ta rzeczywistość, w której oni się poruszają. To jest przestrzeń problemu. I tu pojawia się jeszcze coś takiego, takie słowo kluczowe jak bounded context, który też być może gdzieś słyszeliście w kontekście mikroserwisów. Bounded context to jest już organizacja, to jest taki właśnie, można powiedzieć, moduł, podsystem w systemie, który idealnie powinien odpowiadać jakiejś tam części domeny. Czy bounded context to jest ta część jakby rozwiązania, tak jak macie w matematyce funkcję. Problem, czyli domena to x, a bounded context to wartość, czyli y. I to, co tutaj widzicie, to jest domena typowego systemu e-commerce. Możecie zobaczyć tutaj, idąc od lewej, mamy coś takiego jak product, katalog, subdomain, poddomena związana z katalogiem produktów. Później idąc w prawo, mamy poddomenę związaną z zamówieniami, orders. Później mamy invoicing. Później mamy rzeczy związane z przewidywaniem, external forecasting, mamy magazyn, inventory, mamy dostawy, shipping. I to nam się wszystko składa na taki cały system e-commerce. I pierwsza rzecz to jest właśnie określenie, jakie mamy poddomeny w naszej rzeczywistości, którą staramy się zaimplementować. A druga rzecz, która jest tutaj szalenie pomocna, to jest świadomość tego, że mamy jakby trzy rodzaje tych poddomen. Pierwsza i najważniejsza, zwana core subdomain, to jest ta część domen, ta subdomena, która jest kluczowa dla działania biznesu. To jest ta domena, która sprawia, że zarabiamy pieniądze, że warto napisać ten system, który tworzymy i że nie warto tego kupić jako gotowy produkt, tylko właśnie to jest to, co sprawia, że warto właśnie ten system napisać. To jest też ta część systemu, gdzie będziemy chcieli dać najlepszych programistów, na pewno napisać testy jednostkowe i ogólnie stosować najlepsze praktyki. Drugim typem subdomeny jest tak zwana supporting subdomain, czyli taka subdomena wspierająca. To jest taka subdomena, która nie jest kluczowa dla biznesu, ale wspiera tą właśnie kluczową. Co możemy sobie tutaj wymyślić? Co może być dla nas kluczowe w e-commerce? Być może sprzedaż, czyli zamówienie. Ale zamówienia nie działają bez pozostałych, bez katalogu produktów, bez dostawy i tak dalej. I te pozostałe subdomeny wspierają tą właśnie kluczową, tą core domain. Trzecim typem subdomeny jest tak zwana generic domain, czyli to jest taka domena, która jest typem domeny takiej bardzo generycznej, znanej, co do której można kupić gotowy produkt. Takim przykładem takiej subdomeny będzie na przykład invoicing, bo to jest taki obszar, gdzie może się nam opłacać kupić gotowy produkt, który nam obsłuży fakturowanie.
i nie będziemy, i wyjdzie taniej, niż jakbyśmy to mieli sami napisać, pilnować zgodności z obowiązującym stanem prawa i tymi podobnymi rzeczami. Czyli jeszcze raz powtarzając, mamy trzy rodzaje domen, to jest core, supporting i generic. I jeżeli sobie tak zmapujemy nasz system, naszą domenę, to możemy, to nam daje naprawdę kluczowe informacje, jak postępować, po pierwsze, jak podzielić sobie nasz system, po drugie, jak podejść do każdej części, do kogo, kto powinien się zająć. Wiadomo, że core to jest ta część, którą powinni się zająć nasi najlepsi ludzie. Supporting to możemy tam właśnie kogoś młodszego doświadczeniem, stażem dać, a generic być może warto kupić, bo wyjdzie po prostu taniej i nie będziemy musieli się tym zajmować. I tutaj taki schemat kiedyś dawno narysowany z któregoś z mojego systemu, gdzie właśnie widzimy taki system HR-owy, gdzie mamy moduły, gdzie mamy na przykład jeden moduł odpowiedzialny za wnioski urlopowe, za podróże służbowe, wypożyczenia samochodów, jakieś zmiany statusu pracowników. Każdy z tych modułów może mieć osobną bazę danych, bo dlaczego nie? Mogą mieć też jakieś zależności zewnętrzne i tak dalej. I każdy z tych modułów może mieć inną architekturę, która mu pomaga realizować jego zadania. No i trochę tutaj uprzedziłem, bo wracając cały czas do tej definicji Jarka Pałki, że architektura to jest cel i struktura, to jak już sobie powiedzieliśmy o tym, że mamy różne domeny, które mogą mieć jakby być mniej ważne i bardziej ważne, one też mogą mieć różne cele realizować, prawda? Na przykład moduł zamówień realizuje zupełnie inne rzeczy niż moduł odpowiedzialny za katalog produktów. Jak mamy różne cele, które moduły realizują, to mogą mieć one zupełnie inną strukturę. I tutaj mam taki obrazek, jakbyśmy sobie tak uprościli do maksimum działanie każdego systemu informatycznego, to tak naprawdę mamy wejście, jakąś logikę i wyjście. Wejście to może być coś od użytkownika, logika to jest coś, co na tym wykonujemy i nasza odpowiedź, tudzież jakiś stan zewnętrzny, który gdzieś, nie wiem, zapisujemy do bazy danych, czy coś w tym stylu. Jak sobie tak pomyślimy o tym, jakie my możemy mieć operacje w ramach danego modułu, w ramach systemu, to tak też upraszczając, możemy sobie powiedzieć, że mamy trzy rodzaje operacji. Bo możemy, idąc od prawej, możemy mieć po prostu CRUD, czyli tak jak katalog produktów, możemy mieć taką sytuację, że my po prostu tworzymy, czytamy, zmieniamy, tudzież usuwamy te produkty i nic tam, i tam się nic więcej nie dzieje, tam nie ma żadnej logiki, to tam możemy mieć zupełnie inne podejście, niż kiedy sobie pójdziemy na kompletnie drugą stronę, czyli na kompleks komma, czyli skomplikowane zapisy, gdzie mamy na przykład bardzo skomplikowaną logikę związaną z przetwarzaniem zamówień, gdzie na przykład mamy skomplikowane reguły odnośnie do tego, jak się naliczają rabaty, albo jak traktujemy naszych klientów, albo jakieś mamy programy lojalnościowe. To powoduje, że do tych różnych typów operacji, które mamy w systemie, możemy zastosować właśnie inną architekturę. I do takiego CRUDa możemy po prostu zastosować prosty styl warstwowy. Być może trzy warstwy, być może dwie, być może można też zrobić najprościej, czyli mieć jakąś bazę pod spodem na przykład dokumentową, która przyjmuje dokumenty w JSON-ie i po prostu wysyłać z aplikacji z JSON-a, oczywiście z jakąś walidacją. Można sobie to naprawdę uprościć. Po drugiej stronie, kiedy mamy te skomplikowane zapisy, czyli complex commands, kiedy mamy dużo logiki biznesowej, chcemy ją dobrze testować, tam właśnie możemy dostosować domain-driven design, nie wchodząc już w szczegóły, jak to zrobić. Możemy mieć dużo tutaj testów jednostkowych, bo chcemy być pewni, że
że nam się te rabaty dobrze naliczają i punkty w programach lojalnościowych również. I to sobie możemy też, być może możemy sobie tu zastosować CQRS, czyli możemy mieć zupełnie inną architekturę w tym module zamówień niż w module do zarządzania produktem, katalogiem produktów. Z trzeciej strony, a może nie z trzeciej strony, tylko po środku, mamy jeszcze inny typ operacji, kiedy mamy skomplikowane odczyty. To może być na przykład taka sytuacja, że mamy moduł wyszukiwania produktów, gdzie chcemy dać dużo różnych fajnych opcji do wyszukiwania, takich jak oprócz tego, że wyszukiwanie tak zwane fuzzy, czyli po, nawet jak zrobimy literówkę, to możemy też mieć tak zwany faceted search, czyli tak jak mamy na Allegro, możemy mieć różne atrybuty, po których możemy dalej odfiltrowywać. To znaczy, możemy pod spodem użyć sobie jakiegoś silnika, bazy danych, która to wspiera, na przykład Elasticsearch. I to też powoduje, że inaczej trochę wtedy możemy taki moduł sobie tutaj zbudować. I tutaj jeszcze raz ten obrazek, bo tak jak mówiłem, trochę wcześniej wspomniałem, że każdy moduł może mieć dedykowaną architekturę. I to by było w zasadzie tyle. Mam kilka referencji, których Wam bardzo polecam. Pierwszą z nich to jest taki cykl artykułów Herberto Gracy. On właśnie ma cykl takich artykułów o architekturze, właśnie opowiada o tym, jak to były na początku monolity, architektura warstwowa, CQRS-y, DDD i tak dalej. Warto sobie przez to przejść, bardzo, bardzo fajnie pisze. Ma dużo fajnych obrazków, z których niektóre sobie pożyczyłem. Kolejna rzecz, którą bym polecał, niekoniecznie wiem, czy w tej kolejności, czy nie, ale świetna prezentacja Łukasza Szydło, gdzie właśnie mówi o tym, o tej metaforze systemu jako miasta i o tym, że mamy różne operacje i on tam trochę więcej tych elementów systemu rysuje niż te trzy, które ja Wam pokazałem. I na końcu prezentacja Jakuba Nabrdalika właśnie o architekturze heksagonalnej, o modularności. I to jest też prezentacja, która wywarła na mnie duży wpływ i pewne rzeczy zmieniła, jak postrzegam tworzenie systemów. I to by były te trzy takie podstawowe rzeczy, które bym Wam rekomendował. I w zasadzie ja mam tyle. I teraz możemy sobie odpowiedzieć na jakieś pytania. Dobra, Mateusz, w jaki sposób wybrać optymalną architekturę dla naszej aplikacji? To ja bym jeszcze raz bym wrócił do tego, że nie ma jednej architektury dla aplikacji. Nie? Jakby to, co chciałem przekazać, a być może nie do końca to gdzieś wybrzmiało, to, że tak naprawdę w systemie możesz mieć więcej niż jedną architekturę. Ja bym powiedział, że optymalna architektura dla 90% przypadków to jest właśnie taka architektura modularna. Przez, po prostu najpierw sobie zastanawiasz się, być może próbujesz zrozumieć tą rzeczywistość, domenę, w której działasz i ten system, który masz stworzyć, jakie tam są właśnie jakby takie części, domeny, co pozwoli ci podzielić go na moduły, tudzież na podsystemy, które będą w miarę, znaczy nie w miarę, powinny być samodzielne jak najbardziej, żeby nie było komunikacji pomiędzy nimi. A to jest temat rzeka, jak to zrobić. Tu właśnie to jest temat tutaj związany z tym podejściem strategicznym DDD. Też bardzo tutaj jest taka technika, która w tym pomaga, która się nazywa event storming, która też jest popularna bardzo ostatnio, która właśnie pozwala zrozumieć, co się dzieje w systemie i też jakby dzięki temu lepiej go zorganizować. I teraz, czy to odpowiada na Twoje pytanie i czy Ty możesz mi tu jakoś, nie wiem, powiedzieć tak nie? Dobra, to ja idę dalej. Jak coś, to zaraz się do tego odniosę. Skoro istnieje problem zwany przedwczesną optymalizacją, to czy powiedziałbyś, że istnieje coś takiego jak przedwczesna architektura? Czy porażki mikroserwisów nie wynikałyby z tego, że przedwcześnie nakierowane się na dany styl architektoniczny? I tutaj muszę przyznać. Być może z niewłaściwych podek? Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie ujął.
I te niewłaściwe pobudki to jest tak zwany hype, czyli wszyscy robią mikroserwisy, to my też chcemy robić mikroserwisy. I zdecydowanie tak, jest wiele historii, a przynajmniej ja znam taką jedną, pamiętam, czy był Thoughtworks, czyli taka znana firma, gdzie oni mają swój radar technologiczny, gdzie oni sobie podzielili swój system na jakieś mikroserwisy i po pewnym czasie zmerdżowali wszystko z powrotem do monolitu, bo mieli olbrzymie problemy, a po czym, kiedy już to mieli wszystko razem, kiedy już rozumieli domenę, to podzielili jeszcze raz, ale inaczej, nie? Dobrze, to lecimy dalej. Jeżeli nie odpowiedziałem na pytanie, to pytajcie poniżej, to będziemy do tego wracać. Jak w ramach CQRS wykonywać zapisy w ramach odczytów, jeżeli muszą zostać wykonane jakieś audyty na przykład? Czy tu masz na myśli audyt, że ktoś coś zobaczył? To jest takie pytanie. To być może zaraz będziemy kontynuowali, bo ja nie do końca tutaj rozumiem pytanie, czy chodzi o to, że właśnie, że mamy sobie zapisać, że ktoś coś zobaczył. Jakbyś mógł podsumować jeszcze, Mateusz, czyli ty się odnosisz do tego, co przed chwilą powiedziałem, tak? W jaki sposób wybrać optymalną architekturę dla naszej aplikacji? Jakbyś mógł podsumować jeszcze? Widzę, że już podziękował, więc chyba wyczerpałeś ten temat. Okay. Dobra, dzięki, że mnie pilnujesz, bo... Dobra. I tak, Sebastian dzięki. Wrócił do tego twojego pytania, że tak, chodzi mu o te audyty. Jaki styl architektury za 3 lata? No obecnie jest popularny temat, to jest serverless. I też ze swoimi wypaczeniami, bo widziałem na przykład CRUD zrobiony na Lambdach. Można. Ja słyszałem taki pogląd, że właśnie kilka takich sprzecznych opinii. Jedna opinia była taka, że nie warto się na przykład uczyć Kubernetesa, czyli takiego orkiestratora do mikroserwisów, bo serverless to przyszłość. Z kolei, no nie wiem, czy to prawda. Ale tak, serverless to jest coś, co jest popularne, ale tak samo też trzeba odpowiednio do kontekstu zastosować. Jeżeli zastosujemy to w nieodpowiednim kontekście, to będzie no, antywzorc po prostu. I będzie bolało. Integracja zakupianych komponentów i ulokowanie na subdomenach nieraz koliduje się z utrudnieniem integracji oraz uwolnieniem komunikacji pomiędzy komponentami. Jakie kroki należy koniecznie wykonać przed integracją zakupionych rzeczy, by wiedzieć, że taki komponent będzie mocno blisko naszych oczekiwań? Nieraz przydawcy pokazują user interface, system i wszystko wychodzi dopiero po zakupie. Jest tak, z takimi rzeczami, jak się integrować, to też jest temat związany ze strategicznym domain driven design. Tam jest opisany, temat się nazywa Bounded Context chyba Integration albo Context Map. Tam jest 9 rodzajów integracji wymienionych, jak takie Bounded Contexty mogą ze sobą być integrowane. Natomiast to, o czym ty mówisz konkretnie, jest do tego, można powiedzieć, że wzorzec, który się nazywa Anti-Corruption Layer. Dalej. Pytanie ze strony testowania nieunitowego, czy stosowanie CQRS ma jakiś wpływ na podejście do testowania takiej aplikacji? Jeśli tak, to jaki? A drugie pytanie, jakieś twoje słowo do testerów, jeśli byłoby coś, co uważasz za najważniejsze, to zapewne będzie w swojej prezentacji z perspektywy QA, Justyna. Testowanie niejednostkowe, wiesz co, Justyna, myślę, że zasady CQRS może mieć na pewno wpływ na testowanie. To tak samo, zastosowanie CQRS-a może mieć też spory wpływ na UI, więc to automatycznie też wpływa na interakcję z systemem i na testowanie. To eventual consistency, czyli to, że nie od razu coś się pojawi, to też może być wpływ, bo jeżeli chcesz sprawdzić, czy coś się, jakiś widok zaktualizował,
to też może być nie takie od razu, nie? I być może to trzeba będzie poczekać. Co byłoby najważniejsze z mojej prezentacji z perspektywy QA? Ja myślę, że ten taki strategiczny podział systemu, bo możemy sobie powiedzieć, że pewne części systemu są naprawdę ważne i musimy je dobrze przetestować, nieważne czy to będzie jednostkowo, czy funkcjonalnie, a pewne nie, bo na przykład jeżeli mamy jakiś taki krót od strony takiej zarządzania systemem, to jak tam coś nie będzie idealnie działało, to pewnie nie jest wielki problem. Ale jeżeli mamy tą część związaną z zamówieniami, z pieniędzmi, z czymś, co dotyczy systemów i dotyczy, nie wiem, marki naszego systemu, to są te kluczowe części, gdzie to musi naprawdę działać dobrze. Jeżeli to nie odpowiedziało na twoje pytanie, to daj znać poniżej, to spróbuję się odnieść. Strasznie tnie, nic nie słychać, tak. Wyłącz może wideo. Jak tworzyć obiekty, które mają unikalne ID i są zapisywane w bazie danych, na przykład przy pomocy Hibernate, które automatycznie generuje kolejne ID? Jeśli Hibernate jest schowany za adapterami dostępu, żeby nie zanieczyszczać domeny, to czy tworzenie nowego obiektu po stronie warstwy persistence jest rozsądne, czy też może być możliwość stworzenia obiektu z identyfikatorem null w domenie? Czy warto bezwzględnie zawsze sparować frameworki ORM od domeny? Dużo pytań naraz. Więc tak, ja polecam taką książkę odnośnie Domain Driven Design Vona Vernona, która się nazywa Implementing DDD. Vernon Implementing DDD, zaraz ją tu wam wkleję. I tam jest taka, w ogóle cały jeden rozdział poświęcony temu różnych strategii odnośnie generowania ID. Wydaje mi się, że to jest rozdział, który odpowie ci na właśnie twoje wątpliwości, bo strategii generowania ID jest wiele, bo możesz mieć ID generowane przez bazę danych, możesz mieć ID, które jest przekazywane na przykład do ciebie z zewnętrznego systemu, a możesz mieć ID, które ty sam generujesz jakby po stronie klienta. Czy to może być klient po stronie JavaScriptowej, tudzież innej, czy też to może być ID, które jest generowane po stronie w twojej tej logice biznesowej. I wtedy to być może opowiem odnośnie tego twojego tworzenia, odnośnie tworzenia z identyfikatorem null. No właśnie nie, bo możesz sobie stworzyć ID nie tylko w bazie danych. Jest coś takiego jak GUID, czyli coś, co powoduje, że będziesz miał zawsze unikalny ID i to masz zagwarantowane i nie musisz tworzyć tego identyfikatora tylko po stronie bazy danych. I teraz tak, jeżeli Hibernate jest schowany za adapterami dostępu, żeby nie zanieczyszczyć domeny, to czy tworzenie nowego obiektu po stronie warstwy persistence jest rozsądne? To tu jest pytanie, dobra, czyli to jest pytanie trochę pod heksagon, dobra, bo mowa jest o adapterach. Jeszcze się wczytuję, także cierpliwości, żeby dobrze zrozumieć pytanie. Hybrid jest schowany za adapterami dostępu nowego obiektu po stronie warstwy persistence. Wiesz co? Dobra, chyba rozumiem. Więc powiem tak. Obiekt, w zasadzie nowy obiekt, jeżeli mówimy o jakimś, nie wiem, obiekcie, który zapisujemy w bazie danych, który reprezentuje jakiś tam koncept w logice, na przykład niech to będzie zamówienie, ono może być, być może nawet powinno być stworzone w tej warstwie logiki, gdzie by wykonać, bo takie zamówienie to nie będzie tylko pudełko na dane, tylko to będzie coś, co zawierało jakąś logikę, nie wiem, wiesz, przelicz mi rabaty, nie wiem, nalicz punkty i to, co będzie robić ta warstwa później persystencji, to w zasadzie będzie to zapisywać w bazie danych i być może to nie musi być ten sam obiekt, nie? Albo być może możesz mieć wtedy jakieś specjalne mapowanie, które ci ten plain, tak zwany po co, czyli plain old C# object odpowiednio zapisze w bazie danych, nie?
Nie wiem, czy się odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli coś tutaj jeszcze brakuje, to dopisz pod spodem. Karol, do tego pytania z QA, co miała koleżanka, to może tak jak Łukasz Szydło często powiedział, styl architektury może definiować postać testów, w sensie, a słusznie, chyba oglądałeś tę prezentację. Tak, dzięki za przypomnienie, tak. Justyna, jeżeli jesteś, to właśnie Łukasz Szydło fajnie pokazywał, że jak masz różne rodzaje operacji, jak masz właśnie skomplikowany zapis, skomplikowany odczyt i CRUD, to inaczej podejdziesz w proporcjach testów, czyli inaczej będzie twoja piramida testowania wyglądała. Jeżeli masz skomplikowany zapis, czyli masz dużo logiki, to będzie to ta klasyczna piramida, gdzie masz najwięcej testów jednostkowych, później jakieś tam integracyjne, na końcu funkcjonalne. W przypadku skomplikowanego odczytu będzie kompletnie na odwrót. W zasadzie nie da się tego przetestować jednostkowo, może integracyjnie, ale najbardziej będziemy to testować funkcjonalnie. A w przypadku CRUDA, no to w zasadzie taki, nie wiem, prostokąt, kwadrat, czyli trochę być może testów jednostkowych, trochę integracyjnych, trochę funkcjonalnych. Dobra, tyle? Chyba mamy koniec pytań. Dobra, więc nie wiem, minuta, czy po prostu już kończymy? Sylwek, jak uważasz? Odsłaniam się za moje zasłonki. Faktycznie widzę, że już pytań nie ma, to wydaje mi się, że temat wyczerpany, ale jeżeli jeszcze mielibyście jakieś pytania, to też możecie do nas pisać na fanpage'u Akademii Dewelopera, jeżeli jakieś tutaj chcielibyście o coś jeszcze dopytać. I też postaramy się do tego. A ja powiem więcej, bo dzisiaj było bardzo, bardzo szeroko i płytko. Jeżeli chcielibyście, żeby coś pogłębić, czy nie wiem, coś powiedzieć więcej, nie wiem, o jakimś stylu architektonicznym, albo o czymś, to też dawajcie znać, nie? To będzie fajna informacja. Można coś z tym tak, jak się wylogujecie z webinara, to dostaniecie też króciutką ankietę, gdzie możecie też takie propozycje wrzucić.